waszych dusz, zdrój żywy miłości ogniarza. Daj nam przez Ciebie, Ojca, znać, daj, by i Syn poznany był, i Ciebie jedno tchnienie dwóch. Niech wyznajemy z wszystkich sił. Mi Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pan z wami. Gromadzimy się tutaj w sanktuarium na mszy świętej, by Boga uwielbić. Dlatego, że osoby przed nami uwielbiły wcześniej Boga swoją męczeńską śmiercią. Pragniemy im dziękować za tę ofiarę życia, która została uobecniona dzięki ofierze Jezusa Chrystusa. Tak jak Pan Jezus swoją męczeńską śmierć przed 2000 lat uobecnił Eucharystią, w której uczestniczymy, ci, którzy się do Niego podobnili, podobnie. A co to znaczy? Jeżeli urzeczywistnili swoją śmiercią obecność i dzisiaj naszą, to mają nam wiele do zaproponowania i do powiedzenia. My chcemy się z nimi przyjaźnić, z męczennikami. Pragniemy ich naśladować w ich wartościach, zakorzeniać się w swoich sercach, abyśmy trwali w jedności z Bogiem, z Chrystusem, zatroskali też o własną Ojczyznę. Jest miesiąc maj, miesiąc maryjny, przez wstawiennictwo też Matki Najświętszej, którą tak bardzo miłowała Bogusława Alicja Kotowska, zanosimy nasze prośby i błagania. Zwróćmy się więc na początku tej mszy świętej do Boga Miłosiernego. Miłosierdzie Ojca, pokój od naszego Pana Jezusa Chrystusa oraz dar jedności w Duchu Świętym, niech będą z wami wszystkimi i z Duchem Twoim. Amen. Chwała Tobie, Panie, który przebaczasz nam winy i leczysz nasze słabości, bo miłosierdzie Twoje trwa na wieki. Powtarzamy, bo miłosierdzie Twoje trwa na wieki. Chwała Tobie, Panie, który jesteś miłosierny i łaskawy, nieskory do gniewu i wielki na wieki, bo miłosierdzie Twoje trwa na wieki. Chwała Tobie, Panie Ojcze, łaskawy dla swoich dzieci, bo miłosierdzie Twoje trwa na wieki. Błogosławimy Cię, Boże Ojcze Święty, Ty zesłałeś na ten świat swojego Syna, aby przez krew przelaną na krzyżu zgromadził wszystkich ludzi rozproszonych przez grzech. On jest pasterzem i bramą owiec, które przychodzą do jednej owczarni, to przez tę bramę wejdzie, znajdzie pożywienie i będzie zbawiony. Ciebie więc, Boże, prosimy, niech wierni, którzy tymi tą bramą wchodzą do Kościoła, do tej naszej świątyni, zostaną przyjęci w Twojej obecności, doświadczą Ojcze Twojego miłosierdzia przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Niech Bóg Wszechmogący oczyści nas z grzechów i sprawi, abyśmy przez odprawienie eucharystycznej ofiary stali się godnymi udziału w uczcie niebieskiej. Amen. Boże Ojcze Miłosierny, który objawiłeś swoją miłość Twoim Synu Jezusie Chrystusie i wylałeś się na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata. Dzisiaj, w tym dniu zesłania Ducha Świętego, pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwyciężyć wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Trójjedyny Boże, zawsze znajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Amen. Jezu miłosierny, rozpal serce moje miłością. Wybaw mnie z jarzma grzechu. Zanurz mnie, Jezus, w drogach swojego miłosierdzia,
Zawierzam Ci, miłosierny Jezu, całe swoje życie. Dopomóż mi życiem odkrywać Twoje miłosierdzie. Uczyń mnie, Jezu, apostołem Twojego miłosierdzia. Jezu, ufam Tobie. Śpiewamy chwała na wysokości Boga. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Panie, my Cię błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, który gładzisz grzechy świata. Przyjmij błaganie nasze, który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś Najwyższy Jezu Chryste, z Duchem Świętym chwalę Boga Ojca. Amen. Módlmy się, Wszechmogący Wieczny Boże, Ty chciałeś, aby obchód świąt paschalnych objął okres pięćdziesiątnicy. Sprawnie Duch Święty zjednoczy rozdzielone narody, aby każdy w swoim języku oddawał Ci chwałę. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Czytanie z dziejów apostolskich. Kiedy nadszedł dzień pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też jakby języki ognia, które się rozdzielały i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Przebywali wtedy w Jeruzalem pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak tamci przemawiali w jego własnym języku. Pełni zdumienia i podziwu mówili: czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Fryki oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz Prozelici, Kreteńczycy i Arabowie. Słyszymy ich głoszące w naszych językach wielkie dzieła Boże. Oto Słowo Boże. Są dzieła Twoje, Boże.
Ciebie. Niech chwała Pana trwa na wieki, niech Pan się raduje z dzieł swoich, niech miła Mu będzie pieśń moja, będę radował się w Panu. Niech wstąpi Duch Twój i odnowi ziemię. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Galatów. Bracia, postępujcie według ducha, a nie spełnijcie pożądania ciała. Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało. I stąd nie ma między nimi zgody. Także nie czynicie tego, co chcecie. Jeśli jednak pozwolicie się prowadzić duchowi, nie będziecie podlegać prawu. Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała. Nierząd, czystość, wyuzdanie, bałwochwalstwo, czary, nienawiść, spory, zawiść, gniewy, pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Co do nich zapowiadam wam, jak to już zapowiedziałem. Ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Przeciw takim cnotom nie ma prawa. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje z Jego namiętnościami i pożądaniami. Mając życie od ducha, do ducha się też stosujmy. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Chybaj Duchu Święty, zbóż niebiosów wzięty, światła Twego rozstrójnie, przyciągcie do Bogu, przydziawco łask moli, przy światłości i sumie. O najniższej złości, słodka serca radości, słodkie orzeźwienie. Pracę tyś ochłodą, skwarzę żywą wodą, płaczą utrudnienie. Światłości najświętsza, serc wierzących wnętrza, oddaj swe potędze, bez Twojego tchnienia, cóż jest wśród stworzenia, jednocierni ręce. Obmyj co nieświęte, oschły wlej zachętę, ulec serca rany. Co jest harde, rozgrzej serca twarde, prowadź zabłąkane. Daj Twoi wierzący, Tobie ufający, siedmiorakie dary. Daj zasługę męstwa, daj wieniec zwycięstwa, daj szczęście bez zmiany. Alleluja, 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 alleluja.
przyjdź, Duch Święty, napełnij serca swoich wiernych i zapadnij w ogień swojej miłości. Alleluja, alleluja. Pozwoli i z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów: gdy przyjdzie Paraklet, którego ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o mnie, ale wy też świadczycie, bo jesteście ze mną od początku. Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy, bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Siostry i bracia, przeżywamy uroczystość zesłania Ducha Świętego w sanktuarium jaśnickim. Towarzyszy nam również piękny znak deszczu, który tak wiele razy jest jako symbol Ducha Świętego używany w Słowie Bożym. Duch Święty to woda, która ożywia. Duch Święty to ten, który ożywia to, co uschłe, to, co nie ma w sobie życia. To ten, który potrafi zjednoczyć. Kiedy w innym fragmencie opisującym przyjście Jezusa Chrystusa do apostołów, czytamy o wypełnionym pragnieniu, które wyraziło się namaszczeniem apostołów oczekujących na spotkanie ze swoim Panem i słowa, które Jezus wypowiedział, gdy tchnął na nich ducha. Wydaje się, że były to słowa, które Jezus pragnął wypowiedzieć, jak tylko przyszedł na ziemię, kiedy rozpoczął misję głoszenia dobrej nowiny. Przypominają nam się dzisiaj słowa, które Chrystus wypowiedział: przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął. Chrzest mam przyjąć i jak i doznaję udręki, aż się to stanie. Możemy powiedzieć, że zesłanie Ducha Świętego to koniec udręki Jezusa Chrystusa. To cel wcielenia Syna Bożego, Jego zmartwychwstania, który w darze Ducha Ojca i Syna dał władzę apostołom jednania. Dał władzę pojednania ludzkiego serca i społeczności ludzkich, które wskutek grzechu pierworodnego doświadczyły jakby na jakimś etapie nieodwracalnego rozdziału i podziału. Po grzechu pierworodnym, kiedy czytamy pierwsze rozdziały Księgi Rodzaju, jesteśmy świadkami degradacji jedności, tak w ludzkim sercu, czego świadkiem jest decyzja Kaina o pozbawianiu życia swojego brata Abla. Czytamy podziały, które dokonywały się w wymiarze społecznym, aż po opis, który tam znajdujemy,
który mówi w rozdziale 11 Księgi Rodzaju, wieży Babel, która miała być znakiem jedności. Te wszystkie ludzkie wysiłki na jakimś etapie dziejów, a potem w kolejnych latach widzimy, że zawsze kończyły się i tak ostatecznie podziałem i rozproszeniem. Dopiero w przyjściu Jezusa Chrystusa, w Jego śmierci, Jego zmartwychwstaniu, jakby zakończył się ten beznadziejny i bezsilny proces podejmowany przez człowieka na przestrzeni tysiącleci. Dlatego, że dopiero przez wcielenie Syna Bożego Jezusa Chrystusa, przez Jego odkupieńczą śmierć na krzyżu, została pokonana przyczyna podziału i rozdziału, rozproszenia, która jest jedyna. To jest odwrócenie się od Boga, które dokonało się w decyzji pierwszych rodziców. To jest sprzeciw Bogu, nieposłuszeństwo Bogu. I jeżeli człowiek nie odkrywa tej prawdy również dziś, to również dzisiaj podejmowane wszelkie wysiłki budowania jakiejś wspólnot, jedności, ale pozbawione tego odniesienia do tego, który przyczynił się do usunięcia przyczyny podziału, te wszystkie wysiłki są daremne. Czytamy już w liście do Efezjan. Bóg bowiem jest naszym pokojem. Chrystus, który obie części ludzkości uczynił jednością. On zburzył rozdzielający je mur wrogość. W swym ciele pozbawił on mocy prawa przykazań, wyrażone w zarządzeniach, aby z dwóch rodzajów ludzi stworzyć sobie jednego nowego człowieka, wprowadzając pokój. I w ten sposób jednych, jak i drugich, znów pojednać z Bogiem w jednym ciele przez krzyż. Siostry i bracia, jeżeli byśmy chcieli sobie wyobrazić atmosferę wieczernika apostołów zgromadzonych z Maryją, kiedy możemy sobie jakoś wyobrazić przyjście Jezusa do tej wspólnoty z tym pragnieniem tchnienia ducha, z tym wypełnieniem się pragnienia, które Jezus nosił w swoim sercu od wieków, od momentu, kiedy człowiek odwrócił się od Niego, jest to dla nas raczej niepojęta, ale ta dzisiaj nam przywołana dobra nowina, że szczęście Boga, Ojca, wypełnia się wtedy, kiedy człowiek przyjmuje Jego dar miłości. My nieraz rozdzielamy te dwa wydarzenia. Pierwsze zesłanie Ducha Świętego na apostołów, które dało władzę rozgrzeszania i nasz sakrament pojednania. My potrzebujemy widzieć te dwa wydarzenia właśnie razem. Nieraz bardzo się przyzwyczajamy do sakramentu pojednania. Wpadamy z ulicy, patrzymy, czy długa, czy krótka kolejka, coś wyrecytujemy, co nazywamy grzechem i słabością i lecimy dalej. Ale tam przecież uobecnia się to, co przeżyli apostołowie wieczerniku. W końcu szczęście wypełnia serce Jezusa, kiedy mówi: przyjmijcie Ducha Świętego, komu odpuścicie grzechy są odpuszczone, a komu zatrzymacie są zatrzymane. Nieraz tak się koncentrujemy na swoich słabościach, dobrze się ocenić tak szczerze i prawdzie przed Bogiem, albo tak nam spowszedniało to wydarzenie, że się nie spotykamy ze szczęśliwym Bogiem, że w ogóle się z Nim może nie spotykamy.
pomimo tego zewnętrznego znaku przeżywanego przez nas. Siostry i bracia, dzisiaj, kiedy patrzymy nie tylko na własne serce, ale kiedy patrzymy też na świat, który nas otacza, widzimy również tak wiele zamierzonych działań, tych wysiłków budowania jedności, ale poza Bogiem. Nieraz za wszelką cenę poza Bogiem. Ten proces uszczęśliwiania siebie albo uszczęśliwiania społeczeństw poza Bogiem, wiemy, że tak systemowo rozpoczął się wraz z epoką oświecenia. I dzisiaj jesteśmy świadkami, jako katolicy wierzący, ponownie budowania jakiejś wieży Babel, kolejnych, gdzie próbuje się postawić na piedestale jakieś prawa, które niszczą życie, demolują życie społeczne, które nie szanują życia, które niszczą prawo do wolności, do słowa, które deformują prawdę o człowieku stworzonym jako kobiecie i mężczyźnie. I zobaczmy, że jakby świat to już wszystko widział. Świat te próby budowania cywilizacji w oparciu o punktu odniesienia jakiejś właśnie wieży Babel, które mają bardzo różne definicje. Świat to wszystko widział. Jesteśmy w miejscu, kiedy próby budowania również jakiegoś społeczeństwa opartego na nazizmie niemieckim, jesteśmy w miejscu również skutków tej demonicznej ideologii. Myślimy również o tych ciągle współczesnych czasach, które może nie tyle mają nas przerażać, ale my potrzebujemy widzieć realnie to demonizowanie się po prostu współczesności. Kiedy, drodzy, patrzymy na świadków tego sanktuarium Piaśnickiego, że niedługo będziemy mieli 85. rocznicę rozpoczęcia tego ludobójstwa w tym miejscu, to chcemy powiedzieć, że mamy mocniejszą mowę niż ta mowa budowania, narracja budowania świata bez Boga. Właśnie otrzymaliśmy Ducha Bożego, Ducha Jezusa Chrystusa. W tych dniach wspominamy błogosławioną Alicję Kotowską. Mija 25. rocznica beatyfikacji błogosławionej Alicji. I patrząc na jej życie, na jej świadectwo, to widzimy, że właśnie jej doświadczenie przeżywania jedności, daru jedności w Duchu Świętym nie było tylko w tym właśnie wydarzeniu, kiedy w wierności, kiedy była zaresztowana i rozstrzelana 11 listopada 1939 roku. Ale całość jej życia jest świadectwem komunii z Bogiem. Pan Bóg w jej historii życia przenikał całość jej życia, jej powołania w życiu zakonnym. To się wyrażało w regularnej spowiedzi, w Eucharystii, w tej ulubionej modlitwie różańcowej, w adoracji Najświętszego Sakramentu i w tej nieustannej otwartości i obecności przeżywania Boga w jej historii życia. To doświadczenie życia w Duchu Świętym dało jej, jak mówi święty Jan Paweł II w encyklice o Duchu Świętym, rozumność i wolność. Właśnie życie w Duchu Świętym, jego owocami, jest ta wewnętrzna jedność, która ma swoje jedno źródło w sakramencie pojednania, uzdawania siebie, słabości i grzechu. I również owocem tej jedności wewnętrznej jest rozumność i wolność. Żyjemy w tym świecie i
Dzisiaj jest nam dane żyć w tym świecie po to, żeby rozumnie oceniać rzeczywistość, która nam towarzyszy i wolność do wyboru tego, co jest nieprzemijające, do tych wartości nieprzemijających. Wśród tak wielu męczenników błogosławiona Alicja jest właśnie tego świadkiem. Ona była wolna, nie była zniewolona, pomimo tego, że przebywała w areszcie, aby w komunii z Bogiem pójść w bardzo pokoju serca, w wielkim pokoju serca, tutaj na miejsce rozstrzelania. Jest bardzo piękne świadectwo opisujące te ostatnie widziane przez świadków chwilę błogosławionej Alicji życia. Jest między innymi taki fragment, pozwolę sobie go przytoczyć, który mówi o owocach Ducha Świętego w jej sercu. Od aresztowania była opanowana i spokojna. Z więzienia przemyciła karteczkę, w której wyrażała troskę o siostry i zapewniała o modlitwie. Podczas wywózki na egzekucję kroczyła spokojnie, trzymając za ręce małe dzieci, najprawdopodobniej żydowskie, z którymi razem wsiadła do samochodu. Jej spokój i opanowanie świadczyły o niezwykłym stanie ducha i o tym, że nie tylko wierzyła, ale i zawierzyła Bogu, poddając się całkowicie Jego woli i godząc się na śmierć wiarą, że jest ona początkiem nowego, wiecznego życia w Panu. Siostry i bracia, Pan Bóg pragnie nieustannie wylewać na nas swojego ducha, pragnie naszej bliskości, pragnie znajdować nas w takich przestrzeniach, w których się nieraz pochowaliśmy, tak jak Adam z Ewą, za jakimiś szuwarami. I Jego pragnienie jest niezmęczone. Czasem nam przychodzi trudno tak otworzyć swoje serce w pełni i powiedzieć: Duchu Święty, zapraszam Cię do mojej historii życia, do tego wszystkiego, co może w jakimś sensie straciłem, czy straciłam, czy tracę. Czasem właśnie jesteśmy oporni, użyjemy pojęcia, aby ten Duch Święty nas wypełnił, bo może nosimy w sobie już jakieś utrwalone doświadczenia, może brak nam trochę tej odwagi, ale tak naprawdę dużo nie potrzeba. Nie potrzeba wiele, aby rozszczelnić swoje serce, uchylić chociaż trochę, by Bóg posłać nam swojego ducha, który będzie zawsze, jak czytamy w Ewangelii tego Jana, chciał najpierw nas przekonać o grzechu. To jest pierwsza, można powiedzieć, to jest pierwszy warunek dzieła Ducha Świętego w nas. Co znaczy przekonać nas o grzechu? To znaczy, byśmy mieli właściwą diagnozę w Jego świetle, co jest grzechem w życiu, albo co jest grzechem w środowisku, które nas otacza. Bo to, jak słyszeliśmy w drugim czytaniu, nie wszystko jedno, co się robi. Są zachowania płynące z Ducha Bożego i są z Ducha Niebożego. Pierwszym warunkiem dzieła Ducha Świętego w nas jest takie prawdzie stanięcie i odwaga oceny tego, co jest Boże, a co nie Boże. Bo nie jest wszystko jedno w systemie wartości i życia, które nas dzisiaj również otaczają w różnych obszarach życia. Drugi warunek to jest to, że ten, który zniszczył grzech, jest Synem Boga. To jest to, że Duch Święty zapewnia.